Jak widać, jest Wisła, 12 maj, godzina 6:42. Ospałem trochę, bo trochę zmęczony jestem tym wstawaniem rano. Teraz poniedziałek, wtorek sobie odpuszczę i w środę tutaj też przylecę. Natomiast nie odpuszczam, walczę. Nie ma przebacz. Trzeba rzucać, bo inaczej nie będzie efektu. Dzisiaj będę łowił od mostu Łazienkowskiego na starych miejscówkach. Wreszcie jestem na swoim ukochanym Powiślu. Panowie z ekipy sprzątającej są, sprzątają bardzo dobrze. Wędkarze też. Z jednym sympatycznym nie znam. Pozdrawiam, rozmawiałem. Sympatyczny gość. Lecę pod Łazienkowski i gryziemy wodę. No i co? Machaj będą, ryby będą. Oczywiście tradycyjnie blaszka złota z czerwonymi kropkami, dwójeczka. Powiem wam tak szczerze, że chyba się już uzależniłem od tej blaszki. Zawsze ją zakładam jako pierwszą i najwięcej na nią łowię. No nic, na razie nie było żadnego brania pod mostem Łazienkowskim, przy, za. Cisza, spokój, od czasu do czasu coś tam pogoni. Piękny wiślany brzeg. Zobaczcie, jaki piękny widok. Tak jest właśnie nad Wisłą.
Ja cię nagrywam teraz, Tomek. Tak, właśnie moi drodzy, poznałem kolegę Tomka. Tomek, pozdrawiam serdecznie. Poznaliśmy się niedaleko mostu Poniatowskiego. Kolega Tomek zna mnie z internetu, z YouTube'a. Także stwierdziliśmy, że razem sobie chwilę połowimy. Jesteśmy przy moście Gdańskim. Za mną most Gdański. Także zobaczymy, może tutaj coś uderzy, bo na razie to cisza. Nic się nie dzieje. Lecimy, bo kolega Tomek coś złapał. Co to, sandaczek? Sandacz? No. No ładny. Akwariowy. Ta. Nie no, fajnie. Proszę, malutki sandaczek razem z Krzysztofem. Tak jest. Poczekaj, poczekaj, zdjęcie chciałem ci zrobić, okay. Wiesz, szybciutko. Czekaj, weź go wyżej. O. Dobra. I do wody. Poszedł. Gratuluję. Jana Krzysztof, kurde. Fajnie, super. No zobacz, widzisz? Dobry był wybór przyjść tutaj. Ta. Pod ten, pod... No, dobrze się namówiłem. No, dziękuję ci bardzo. Dobra, lecimy dalej, co? Lecimy dalej, tak jest. Fajnie. No patrz, pięknie. Ładny. Drugi dzisiaj, nieduży sandaczyk. Ciekawe, to jakieś zarybieniowe, co? Możliwe. W tamtym roku sporo takich, którzy mniejszych się łowiło. Poszedł do wody. Gratuluję po raz drugi. Dziękuję serdecznie. Super. Zmieniłem wobler, ten sam. Aha, producent, pokaż. Ten sam kolor, tylko że siek, ale już nie siga, tylko gupik. Aha, gupik, dobra. Zaraz pod mostem, super. Pięknie. Czyli pokaż. Woblery się sprawdzają. Tak. Sieki tak. Sieki tak. Sieki siekają. Sieki siekają, dokładnie. No i Tomek, gratuluję serdecznie po raz drugi. Sympatyczny gość. Mówiłem, że internet, YouTube jest platformą, aby poznawać takie sympatyczne osoby, jak dzisiaj poznałem Tomka. Złapał drugiego, przepraszam, sandacza. Sandacz oczywiście wrócił do wody. No, ja nie miałem żadnego brania. Zmieniam blaszki co chwilę, bo wiecie, że jestem blaszkowy. Kocham łowić na obrotówki. Chyba na obrotówkach się skupię. A może jak mi wpadnie co do głowy, to może sam coś wyprodukuję. To zobaczę. W każdym bądź razie. Sympatyczny dzień. Uznałem, bo ty masz fluorzyłkę, co nie? Znaczy ja mam tak. Twoja na wolframie złota, ta, dwójeczka. To ty takich używasz, co? Tak, ale... Czy nie? Tak. No. Ale kiedyś musiałeś zerwać, ja to po prostu wyłowiłem teraz. Ale numer. To jest twoja.
Niech ci się dobrze łowi. Ty, no rzeczywiście. Musiałem ją zerwać, no bo no chyba, że kto inny, no ale nie sądzę. Nie, no ty masz taką żyłkę fluo, co nie? Mam, tak. No. Dobra, żyłka do. Tak. Super. Ale numer, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Nie pamiętam kiedy, chyba ostatnio tutaj byłem i zerwałem. No i dobra, niech ci się łowi. Dzięki. No co dzięki, no przecież to twoja zdobycz, no. Fajnie, super. Nie tylko ryby cieszą. Nie tylko ryby cieszą i ten. No super. Ja słuchajcie sobie stoję, rzucam, patrzę pod nogi i zobaczcie. A to już nic z tego nie będzie, ale zabiorę, żeby wyrzucić. Krzysztof, miło było poznać. Dzięki. Pozdrawiam również wszystkich subskrybentów Krzysztofa. Machaj, będą ryby, będą. Dzięki ci bardzo. Powodzenia. Do następnego spotkania. Mi też było bardzo miło poznać. Gratuluję ryb. Dzięki. I tej blaszki gratuluję. Dzięki, może będzie fartowna. No, na pewno tak. Trzymaj się, cześć. No i jeszcze raz serdecznie dziękuję, Tomek, za spotkanie. Sympatyczny gość ciebie. Miło spędziliśmy kilka chwil. Gratuluję jeszcze raz ryb. Jest godzina 9.32, ja jeszcze stanę w dwóch, trzech miejscach i myślę godzina 10.30 się będę zabijał do domu. Cisza. Tomek poszedł, jeszcze tam może stanie w dwóch, trzech miejscach do samochodu, do domu, do rodziny. I ja zrobię za chwilę to samo. W każdym bądź razie, słuchajcie, sympatycznie było poznać kolegę Tomka. Porozmawialiśmy sobie troszeczkę, pokazywaliśmy sobie zdjęcia. Porozmawialiśmy o wędkarstwie. I o to w tym wszystkim chodzi. A za mną rzeka Wisła. Kochana nasza woda. Jest super. Mój killer ląduje w pudełeczku. I to oznacza koniec dzisiaj połowów. No dobra, słuchajcie, kończę na dzisiaj, 12 maj. Powiem tak szczerze, nie miałem dzisiaj żadnego brania. Spotkałem widza Tomka, pozdrawiam serdecznie. Bardzo miły, sympatyczny gość. Złapał dwa małe sandaczyki, jak widzieliście. I tak to się dzisiaj wszystko potoczyło. Co mogę powiedzieć więcej? W środę dopiero zamierzam tu przyjść nad Wisłę, także robię sobie poniedziałek, wtorek bez ryb, mam nadzieję, że wytrzymam. A w środę zaczynam znowu swój wędkarski maraton. Nie odpuszczam. Także pozdrawiam was serdecznie. Dzięki wielkie za wszystkie suby. Dzięki za oglądanie. Machaj będą, ryby będą. Cześć. Piękna ta nasza Wisła. Powiem wam, żal mi stąd odchodzić. O, bardzo lubię ten widok. Jakbym mógł, to bym sobie siedział tutaj na tych kamieniach całą noc, cały dzień, całą noc i patrzył w tą piękną wodę. Ale trzeba się zwijać do domu, do rodziny, wrócić obowiązki. Nara, trzymajcie się, cześć. Do następnego spotkania już niebawem.